Dzień dobry, mówi Zofia z Krakowa, witam wszystkich zebranych. Modlitwa wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Hebrajczyków 11:6. Jakich ważnych zasad uczy nas ten werset? Czego wymaga modlitwa i co to znaczy dla nas? W pewnym sensie modlitwa jest przyjściem do Boga i otwarciem się przed Nim. Modlimy się nie po to, by On dowiedział się, czego potrzebujemy. Przecież Jezus powiedział w kontekście modlitwy, że wie Bóg Ojciec, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie. Mateusza 6:8. Modlimy się, bo modlitwa jest sposobem umacniania naszej wiary w Pana. Przez modlitwę nasza wiara staje się silniejsza, bardziej realna i praktyczna. Któż z nas nie doświadczył tego, że żarliwa i wytrwała modlitwa zanoszona do Boga w poczuciu zależności i potrzeby wzmacnia wiarę i pogłębia więź z Najwyższym. Modlitwa jest sposobem na wyzbycie się egoizmu. Jest sposobem na umieranie dla grzechu. Jest sposobem na trwanie w osobistej łączności z Bogiem. To sposób, by pamiętać, że nie należymy sami do siebie, ale zostaliśmy nabyci za wielką cenę, a pozostawieni sami sobie słabniemy i obumieramy w świecie pełnym sił, które miażdżą i wdeptują nas w proch. Tak często słyszymy o poszukiwaniu Pana w modlitwie. Co oznacza to wyrażenie dla Ciebie? Zobacz Daniela 9:3-4. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zachariasz 8:21. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. Każda modlitwa jest w istotnym stopniu wyrazem wiary. Kto może zobaczyć, jak jego modlitwy docierają do nieba? Kto z nas widzi to, że Bóg je przyjmuje? Często modlimy się, nie widząc natychmiastowych rezultatów, ale wierzę nie ustajemy, wiedząc, że Pan słyszy i odpowie w najlepszym możliwym sposób. Modlitwa jest aktem wiary, przez który sięgamy poza to, co widzimy lub czujemy, a nawet ponad to, co w pełni możemy zrozumieć. Czy Twoje modlitwy są rutynowe i automatyczne, czy też głębokie i serdeczne? Jak możesz dążyć do formalizmu, od formalizmu w modlitwie do autentyzmu i pełni zaangażowania? Dziękuję.